Dawno temu plemiona Słowian zamieszkiwały dalekie krainy. Żyli w dobrobycie i w zgodzie ze sobą. Na czele trzech największych i najpotężniejszych rodów stali trzej bracia. Lech, Czech i Rus. Ludzie cieszyli się z wielkiej mądrości swych przywódców, a dobrobyt, jaki nastał za ich panowania, spowodował, iż plemiona słowiańskie znacznie się rozrosły. Niestety, wraz ze wzrostem ilości ludności zaczęło brakować ziaren z pobliskich pól, zwierzyny w lasach, ryb w rzekach. Ludzie zaczęli obawiać się głodu. Bracia dostrzegli ten problem i postanowili naradzić się, co można z tym zrobić. Długo debatowali, aż w końcu postanowili poszukać nowych ziem dla swoich rodzin. Po tej naradzie obwieścili wszystkim, co postanowili. Początkowo ludziom nie spodobał się pomysł braci, ale zaufali ich mądrości i decyzjom. Najbliższe dni rody spędziły na przygotowaniach do wyprawy. Pakowali swój dobytek, upychali wszystko na wozy, ładowali najcenniejsze rzeczy do skrzyń. Aż w końcu przyszedł dzień wyjazdu. Przodem jechali zbrojni rycerze, aby sprawdzać, jakie niebezpieczeństwa czekają na wędrowców. Za nim jechały wozy ze starcami, kobietami i dziećmi oraz całym dobytkiem rodów słowiańskich. Na końcu jechał znów mały oddział straży, aby zapewnić bezpieczeństwo podróżników również za ich plecami. Droga była ciężka. Czasami trzeba było przebrnąć rwące rzeki, czasami przepędzić atakujące watahy wilków lub dzikich plemion. Czasem podróżnicy musieli przedrzeć się przez gęste puszcze, w mrokach których czaiły się mroczne stwory. Słowianie ufali jednak swoim przywódcom Lechowi, Czechowi i Rusowi, a dla ich wsparcia dodawali im otuchy dobrymi słowami. Po wielu tygodniach znaleźli się wśród bezkresnych, żyznych równin, wśród których błyszczały w słońcu wody wielu rzek. Podczas postoju jeden z przywódców, Rus, rzekł do braci: moi ludzie są już zmęczeni podróżą. Czujemy, iż te stepy są nam pisane i tu będzie nasz dom. Tu zostaniemy i założymy naszą osadę. Lech i Czech pożegnali się z bratem. Przysięgli sobie jednak, że jeszcze się kiedyś spotkają i ruszyli w dalszą podróż. Postanowili ruszyć, kiedy słońce będzie wysoko na niebie i będzie miło grzało, gdyż starszy z braci, Czech, bardzo lubił ciepło dawane przez promienie słoneczne. Po wielu dniach podróży dotarli do wielkiej góry. Rozbili obóz u jej stóp. Wtedy Czech powiedział do Lecha: wiesz dobrze, że kocham słońce. Tam rozbiję moją osadę. Na tej górze będzie mi bliżej do promieni miłego słońca. Ludzie ucieszyli się bardzo, bo byli już strudzeni. Czech i Lech pożegnali się, przypominając sobie przysięgę, jaką niegdyś złożyli, że kiedyś ponownie się spotkają. Lech szedł już strudzony. W pewnym momencie rozejrzał się po okolicy. Ujrzał rzeki pełne ryb, bory pełne zwierzyny i ziemię nie mniej żyzne niż te, które spotkał na swojej drodze Czech i Rus. Spojrzał na swoich ludzi, dostrzegł ich zmęczenie ciągłą podróżą i tak do nich przemówił: to już koniec naszej podróży. Czuję, że to miejsce jest dobre, byśmy tu pozostali. Tu założymy naszą osadę. Ludzie ucieszyli się, bo byli już bardzo strudzeni. Jednak nie byli pewni, że to idealne miejsce. W tym momencie gdzieś z góry rozległ się głośny okrzyk. Słowianie unieśli głowy, aby zobaczyć, skąd on dobiega,
i ujrzeli wielkiego białego orła lądującego w gnieździe na szczycie ogromnego dębu. Widok zapierał dech w piersiach. Biel piór ptaka odcinała się pięknie na tle czerwieni nieba i zachodzącego właśnie słońca. Nikt nie miał już wątpliwości, iż jest to znak potwierdzający, że to dobre miejsce na założenie osady. W tym miejscu, w którym rozbili obóz, zbudowano gród. Na cześć ptaka, który zaskoczył ich przy końcu wędrówki, osadzie nadano kształt orlego gniazda i nazwano Gnieznem, zaś biały orzeł na tle czerwieni stał się godłem rodu Lecha, a później całego państwa polskiego, któremu ów ród dał swój początek.